Ponownie mamy pojedynek Chiron versus Skarabeusz. Oj, kółek to my już nie mamy. O, Serena sobie wygląda. Patrzy, co tu się. Co tutaj się od Janie Pawła? Dawaj. Staj. Pudło. Cześć moi drodzy, witam na kanale 64bit TV. Z tej strony Paweł. Zapraszam was serdecznie na kolejną przygodę z grą Phoenix Point i dodatkiem Krew i Tytan. 13 odcinek chyba przed nami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Według mojej wewnętrznej numeracji, natomiast który będzie to na YouTubie, to nie wiem, bo czasem mi się te odcinki nie tyle gubią, co po prostu kręcę, ale czasem jest jakiś, no nie użyję tu brzydkiego słowa, czasem jest jakaś wpadka pod tytułem gra się zawiesiła i dokręcam kolejny i mi się numeracja plików nie zgadza. No nieważne w każdym razie. Może jest 13 i pokrywa się to z numeracją, albo się nie pokrywa z numeracją. W każdym razie decydująca jest numeracja przy odcinku. Moi drodzy, zaczynamy tak jak zakończyliśmy poprzedni odcinek. Jesteśmy tutaj w sytuacji, no trochę może nie do pozazdroszczenia. Przede wszystkim zobaczę sobie, jak tutaj skany wyglądają. To jest dobre miejsce na zlecenie skanu obszaru. Why not? Niech nam się tutaj skanuje. Musimy pobronić Bastionu Synedrionu. Za tym jestem jak najbardziej. Żebyśmy pobronili bastion, nie tracili bastionu, bo niby według tego, co tutaj gra mówi, to wskaźnik zespołu oniorycznego, no to trzeba bronić bastiony, aby spowolnić postępy. Później chciałbym zrobić pandoriańskie leże, albo przynajmniej gniazdo tutaj rozwalić. Jeżeli damy radę, to leża byśmy tutaj zdjęli. Jedziemy z tematem, wyślimy oddział, żołnierze są przygotowani, siła ataku 7, myślę, że wszystko mamy gotowe i wszystko mamy zawarte i misję możemy wesoło sobie tutaj rozpocząć. Czy później będę w stanie jeszcze pójść i rozwalić leże? Powiem wam, że tego nie wiem, bo w tej sytuacji, w której ja jestem, być może żołnierze będą za bardzo zmęczeni i iść należy tak z otwartą przyłbicą, to chyba nie bardzo. Lepiej by tą przyłbicę zamknąć, w łapę wziąć srogi Morgenster, a w rękę drugą tarczę. No i co, czekamy na załadowanie się gry. Pomijamy sobie mantrykorkę i zobaczymy, z czym przyjdzie nam się tutaj zmierzyć. No do Chirona chyba będziemy mieli daleko, ale czy mamy tutaj jakieś miejsce, w którym moglibyśmy się schronić wewnątrz w pomieszczeniu? Nie, bo oczywiście musieliśmy stanąć nie obok windy. Powiem szczerze tak, nasz pojazd jest już na wyczerpaniu. Jeżeli trafi nam się tutaj jakiś wariacki Chiron, to niestety, ale nie damy rady. Dlatego zacznijmy sobie po prostu od zapisu gry. Nie ukrywam, poziom, najtrudniejszy poziom jest wyzwaniem. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to widzieliście, że na dzień dobry puk puk, to tam Scylla była, tak? Na poziomie ataku ile? To było 9? 9 chyba. Dobra, szybkiego weźmiemy sobie. I spróbujemy się rozejrzeć. Może znajdziemy gdzieś jakichś przeciwników, albo ewentualnie temat do zbombardowania. Nie, tutaj mieliśmy tylko ukrytą, moi drodzy. Dobra, to chodźmy z tej strony. Może wypatrzymy Chirona, to byśmy go przebombardowali, jeżeli jest w ogóle. Jest Chiron i to patrzcie, z bombą skubaniutki. Jest. Czy będziemy w stanie go dostać? Nie. Nie będziemy w stanie go dostać, ale jakbyśmy sobie tutaj podjechali, to już chyba bardziej tak. Tylko że on tutaj się do nas wstrzeli, to na pewno. I teraz tak, Atronika czy Chironka? Chirona byśmy wzięli na początek, bo to zawsze jakaś tam redukcja pancerza jest. A tak z Atronem, gdybyśmy go pacnęli. Ale nie, wolę raczej strzelać w Chirona, bo jest większe prawdopodobieństwo, że w ogóle coś trafimy. Chyba połowicznie żeśmy trafili, ale Chironik. Słuchajcie, brzuszek ma już napoczęty. O. Szybka walka. Czy jesteśmy w stanie tego Atrona? Jesteśmy w stanie Atrona znieść. Brzuch prawie byśmy rozwalili. Trytona byśmy nie zdjęli. A później mielibyśmy jeszcze mobilizację i moglibyśmy się schować. No dobra, weźmy sobie szybką walkę.
Mamy save'a z początku, więc w sumie jest ok. Zawsze atronika mniej. Niestety nie podcelowaliśmy, więc tutaj z tą szybką walką to żeśmy poszaleli trochę za bardzo. Dobra, quick saving. Jak nie potrafisz, walnij w zapis. Jak nie potrafisz, to weź se zapis. O. Czy mi się quick save nie zrobił? Nie, czekajcie, bo ja wczytałem w ogóle zupełnie inny zapis. I tak siedzieliśmy w cichości, a nikt nie krzyczał. Ja zrobiłem sobie tutaj zwykły zapis. Boże, ale... Nakręciłem jeszcze kilka poprzednio odcinków i dosłownie odpocząłem sobie z 15 minut, żeby nagrać następne. A tu, proszę, jeszcze taka wpadka, no. Jeszcze taka wpadka. No dobrze, mam nadzieję, że się szybko załaduje, ale chyba nie mam na co tutaj liczyć. Tam mamy Trytonika. Tu musimy zrobić rozpoznanie, chociaż w sumie wiemy już, gdzie ten Chiron jest teraz. Więc cóż, moglibyśmy tutaj już... Właściwie czy ja wiem, gdzie ten Chiron jest? Poprzednio wyglądałem gdzieś tutaj zza węgła, a Chiron był chyba w tym miejscu. Coś mi się wydaje. Można by tutaj przebombardować, nie wdając się w ogóle w temat i w wykrywanie. Może to dobry pomysł. Ciekawe, jak gra na to zareaguje. Czy przeciwnicy są w tym samym miejscu? No sobie teraz quick save'a zrobimy. I zrobimy sobie takie małe bombardowanko tutaj. Bo tutaj był ten Chiron, tak? Tak mi się wydaje. Jak się pomyliłem, to zmarnuje rakietki, święte rakiety. No wygląda na to, że poraniliśmy Chirona, ale ile żeśmy mu zadali, to nie mam zielonego pojęcia. Dlatego w tej sytuacji wiem, że tutaj nie mam przeciwników, więc raczej mi nic nie grozi. No to szybciutki bieg. Bieg po zdrowie. A jednak przeciwnicy stoją chyba inaczej. Gdzie tutaj Atrona widzimy? Tutaj Atrona widzimy, okej. Okay. Ale on nas nie. To tyle dobrze, więc schowajmy się tu. Ten Atron nie oberwał podczas bombardowania, a koło Atrona był Chiron, więc chyba bombardowaliśmy dobre miejsce. Widzimy przynajmniej tutaj, tak to wygląda. Chyba dwie wesołe rakietki weszły nawet w tego Chirona. Skąd go będziemy widzieli, a skąd nie? Myślę, że tutaj pod tymi budynkami sobie po prostu przejdziemy. Tędy, owędy, dobra. Wszystkie ręce na pokład, jak krzyczał kiedyś nasz prezydent. Czy to brata Szydło tak krzyczała? Nie wiem, wszystkie ręce na pokład. Znaczy, że co, że to nie my, że wszystkie ręce na pokład? Czy się do zwrotu przez sztak przygotowujemy? Może jedno i drugie. No ty tutaj, przyjacielu, jakoś nie za szybko, przepraszam, biegasz. Za szybko biegasz. Dobra, kończymy tu, bo więcej nic niż działamy. A ten co tak, panienka zza okienka. No i że będzie patrzał. Dobra. Chiron sobie idzie, okej. Okay. Ponownie mamy pojedynek Chiron versus Skarabeusz. Oj, kółek to my już nie mamy. Kółków to my nie mamy. Muszę zapamiętać pozycję tego Chirona. Okidoki. Podobnie wysyłamy wesołe bombki. Dokładnie to samo miejsce. Dostał. Chyba dostał. Teraz pytanie. Czy tutaj damy dwa radę
radę dwa razy sprincik. Zróbmy sobie quick save'a jeszcze raz. Nie, zwykłego, zwykły zapis zrobią, bo później człowiek jeszcze raz kliknie quick save'a w momencie, kiedy sytuacja jest niekorzystna albo rozwinie się w niekorzystną i będziemy mieli pozamiatane. Wróćmy do gry. Tak jest. Sprincik. No, rzeczywiście szybko biegamy. Speed na 20. No tak, ale... Jak tutaj wygląda? No tutaj byśmy go nie przeżegnali. Główka też nie. Musielibyśmy do niego podejść, żeby go zdjąć. Dlatego sprint. I pozbywamy się Hirona. Tylko żeby mnie już nic tutaj nie powstrzymało. Dobra. Centralnie w dynie? Centralnie w dynie. Okej. Okay. Dzięki temu dłużej przeżyjemy. Tak, mam tutaj pomysł, jak wyjść z tej sytuacji obronną ręką. A dlaczego nie mogę strzelać? A, bo ja już strzelałem w tej turze. No tak. Za dużo bym tutaj chciał. Dlaczego tutaj nie widzę tego przeciwnika? A, bo on jakoś tak po ukosie sobie stoi. Niczego się nie boi. Dobra, to chodźmy tu, w to miejsce. Szybkie celowanie. Krytona się spróbujemy pozbyć. Tryton w tył, tak jest. Teraz tak. Tutaj z tym Atronem, gdzieś tutaj był Atron za węgłem. No tak, ale na tego Atrona to na razie nic nie poradzimy. Możemy sobie co najwyżej jakoś tutaj szybko podlecieć. Tutaj, ale nie, tutaj będę musiał użyć mobilizacji jeszcze, więc... Dobra, zobaczmy sobie co w skrzyneczce, bo może będzie coś ciekawego. Nie, ja już widziałem co w skrzyneczce jest. What's our move? Teraz tak. Dlaczego nie mogę latać? Coś nade mną jest? Dlaczego nie mogę użyć lotu? Mam jakiś inny pancerz? Nie, mam pancerz latający. Skok odrzutowy. Mamy skok odrzutowy. Teraz może rzeczywiście coś nade mną tutaj było, ale to trochę dziwne. Dobra, weźmy sobie na górę. Z góry więcej widać i zawsze można łatwiej pacnąć granatem kogoś. Okej. Okay. I'm ready. Tutaj jest jeszcze jeden snajper. To co, szybkie celowanko, dokończymy Trytona. Ready to engage. W tyłek? Niech będzie w tyłek. To już nie ma ręki, nie ma nogi. Taki wiersz, komisiu kiedyś był. We stand together. We stand together. Jakim ty akcentem w ogóle do nas rozmawiasz, synu? Dobra, a tutaj możemy sobie sprincik zrobić. No tak się właśnie myślałem, żeby stąd wymiksować jakoś kreatywnie, ale z tego co widzę, to chyba... Bo kreatywnie to nie będzie. Ewentualnie tutaj na górę, tylko ten atron wskoczy tutaj za nami. Tutaj też nie załatwimy. Gdzieś tu do środka? Nie. Może tutaj. A tu gdzieś wyżej bym mógł? Ja w ogóle za jakieś drzewo tak strasznie daleko sobie stanąć. Tutaj jest tylko pół osłony. Dobra, chodźmy tu. Tu nam chyba się krzywda nie stanie, nie? Tym bardziej, że będziemy mieli jeszcze dach nad sobą, więc raczej przeciwnicy nie powinni nas tutaj zgranacić. Tu mam możliwość strzelić jeszcze raz, więc szybkie celowanko, tak jest. I Trytonik idzie spać. To już chyba nie ma znaczenia, w co strzelimy. Ermius 3 punkty woli, ładnie. Tutaj mamy tylko jeden punkt. Schowajmy się tak, żeby Atron nas nie widział. Może nawet troszkę bardziej. Snajper. A niech postawi tutaj wartę, gdyby jednak Atron do nas przyszedł. Tu mamy jeszcze jeden punkt. Stajmy sobie tu.
Będziemy mieli granat na przyszłą turę i kończymy turę. Nie, Skarbauszowi jeszcze coś zostało. Tutaj ten Atron tak na niego krzywo patrzy. Trochę. A nie chciałbym, żeby na niego krzywo patrzył. Dobra, kończymy turę teraz. Okej. Co tu się dzieje? Bo nie widzę. O, Atronik do nas wyjrzał, akurat na naszych snajperów. Świetnie. To idealnie. Szybkie celowanie, cyk. I Atronik raz, dwa znikł. Główka. Nóżka. Ale nim rzuciło. No w sumie dostał strzałę w kolano. Okej, nie było to jakoś bardzo mocne. Stawimy sobie tak, żeby go po prostu porządnie przycelować. Gdzieś kiedyś na YouTubie. Nie mogę oddać teraz tego filmu. Widziałem taką scenę, gdzieś zarejestrowaną przez jakąś kamerę podczas chyba powstania warszawskiego. Czy też... kiepsko. Czy też jakichś walk, które były prowadzone w mieście, gdzie to chyba Polacy walczyli z Niemcami. I była taka scena, kiedy szkop z rogu budynku wychodzi, a tam żołnierz go cegłą wrzucił w ten hełm i uciekł. Temu szkopowi spadł hełm, gdzieś się tam przewrócił. Chyba, nie wiem, czy zginął, albo stracił przytomność. W każdym razie scena była niesamowita. Trochę tak jak w Baldurach. Nie wiem, czy widzieliście nowego Baldura 3. Tam już był taki gameplay pokazany, gdzie jeden z autorów gry pokonał przeciwnika, bo rzucił w niego butami. Było całkiem zabawne. Enemy down. I'm ready. Okej. Pojedźmy sobie tutaj. Dobra. Mamy przeciwnika. Jeszcze jednego. Gdzie? A, tutaj jest dwójka wesoła. Pytanie, czy ja tutaj sięgnę ich granatem? Kurczę pieczone, no. No jak nie sięgnę ich granatem, to co najwyżej tam sięgnę granatem. Zobaczymy, jak z tym granatem. Może się okazać jednak, że ta miejscówka nie jest taka przewspaniała. Tutaj mógłbym, tutaj nie mógłbym. Dobrze. Zróbmy to, co możemy w takim wypadku. Ciach. To powinno mu zepsuć dzień. Dobrze. Zobaczmy teraz, jak nasz Skarabeusz sobie tutaj poradzi z temacikiem. Całkiem nieźle. Nawet... O! Jeszcze Tyrtona mamy gdzieś. Tylko gdzie? Aż dwa. Wow. No to dobrze, to nasz Skarabeusz tu sobie będzie musiał poradzić w takim wypadku. Dobra. Nasz... Jak amunicji przeładuj? O kurcze. No nic, musimy przeładować Goliata. Ale to jeszcze nic straconego, bo mam możliwość użycia mobilizacji. Nie, nie mam możliwości użycia mobilizacji. Chyba, że tutaj. Tu mi zużyje dwa punkty. Ale wiecie co? Mogę zrobić tak. Tutaj mogę zrobić mobilizację. I teraz, dzięki temu, że tutaj zrobiłem mobilizację, to będę mógł zrobić mobilizację tutaj. Tak sobie jak w ping-pongu odbijamy piłeczkę. Ciach, 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 ciach. To mi ludko. Mobilizacja za mobilizację. Dzięki temu nasz Heavy będzie miał aż 3 punkty. Heavy ma aż... O, wow. To ile my punktów akcji odzyskujemy po mobilizacji? Może teraz się coś zmieniło? Może jest znowu jakiś hotfix, o którym ja nie wiem? Zwykle odzyskiwaliśmy jeden punkt, a teraz? Mobilizacja, może... Ale nie jest napisane, co robi. No dobra. Let's see now. Teraz tak. Żeby ten może do nas nie strzelał, to spróbujmy mu odwalić drugą rączkę.
Chociaż w sumie to będziemy mogli dwa granaty wystrzelić. Czy on nie ma już dwóch rączek? Nie, on nadal ma. No to będziemy go męczyć tymi granatami. To jest pewnie takie uczucie, jak ktoś was trafi. No i nie strąciliśmy mu tej łapy. Będzie miał ten karabin. Będzie mógł do nas strzelać. 4 za 10. Dam. 30, a żyje za 50. Kurczę, pieczone, no. Jesteśmy w stanie jakoś wyjść do niego? Nie bardzo, nie, bo tutaj już nasi snajperzy zrobili co mogli. Dobra, tutaj widzę jednego, więc... To chyba troszkę nie ta broń. Karabin, noga. W sumie to wygląda tak, jakbyśmy mogli go tutaj zabić. Okej. Możemy się jeszcze schować nawet. Dobra. Czy snajperem będę w stanie tak wyjść, żeby strzelić z pistoletu? Nie, ten Atron stoi jakoś strasznie po ukosie. Tutaj też nie. Szkoda. No nic, weźmy sobie pistolet, warta. Rzeczywiście tutaj, o, kończy nam się warta pistoletem. Chyba będziemy musieli przyjąć jednak obrażenia od... moi drodzy... Będziemy musieli przyjąć obrażenia od jednego z Atronów. Demet od dwóch. Ale dobra, przynajmniej to jest frontowy pancerz. On jest chyba na poziomie 40-50. 29 obrażeń. Jeszcze raz będzie strzelał, no. 55. To źle wróży leżu. No dobra. Chodźmy tutaj, spróbujemy pozałatwiać tak, jak się należy. Szybkie celowanko. Ciach Atrona do piachu. Minus 2 punkty woli. Teraz, gdzie chciałbym łapać punkty woli? Doing it. Kiepściuch, no. Ale się chyba będziemy mogli odwdzięczyć temu Atronowi za to. Pięknie. Nie wiem, czy padnie, ale za dwie tury. Może tylko nas opluć trucizną, na którą w sumie to jesteśmy odporni. A tu zrobimy sobie dokładnie tą samą sztuczkę. Ciach. Dobrze, cieszę się, że ich widzisz. Preparing to fire. Dobra. Moving out. On musi teraz przyjść do nas. Krwawi za 10. Tylko za 10. Brakuje mi w Phoenix Poncie, wiecie czego? Brakuje mi amunicji w Phoenix Poncie. Takiej, żebyśmy mogli na przykład zadawała więcej obrażeń od krwawienia, tego typu rzeczy, no. Dobra, chodźmy sobie tutaj do skrzyneczki. Tutaj... Dobra, tutaj kończymy turę, bo nic więcej i tak nie zrobimy z tym zestawem, co jest. No, jakoś tam przyczepił się do tej cewki i ją niszczy. Tak, przyjaciel, ty już nam tutaj kuku nie zrobisz. Za to zginiesz. Tu byliśmy chyba troszkę poranieni, tak? Na to wygląda.
To też jest dziwne, że na przykład nie możemy dwa razy użyć... Znaczy tak, leczymy się na misji używając apteczki. I nie możemy tego zrobić drugi raz. Chyba, że zostaniemy ponownie ranni. Ale na następnej misji możemy już ponownie użyć apteczki. To jest trochę bez sensu. Trochę bez sensu. Dobra. Na szybką walkę mnie już nie stać, nie szkodzi. Ready to engage. Nawet ten będzie spanikowany, tak jest. Czy mam tu gdzieś snajpera, który powinien awansować? Tu jesteśmy na szóstym miejscu. Dobra, może uda się podejść i załatwić. A nie, ten atom i tak umiera tu. Koniec. Ten. Awans, fajnie. Na siódmy poziom, to mi zależało. Teraz tak. Mamy... Właściwie czy mamy? Nie, to nie to chciałem powiedzieć. Właściwie co ja chciałem powiedzieć, bo zapomniałem. Kurczę. Mamy teraz taką sytuację, że być może nasi żołnierze są za bardzo zmęczeni na bastion, na rozwalenie leża. Ale będę się chciał podjąć tej misji, zobaczymy. Mamy awanse. Zobaczmy sobie tutaj szkolenie. Tu mieliśmy szkolić się w klasie ciężkiej. I bardzo będę chciał sobie to wykupić. I bardzo będę sobie chciał wykupić, co jeszcze? Wybuchową akcję? To nie. Szybkość o 2 punkty? To nie. Ale zaradność? To tak. Załadować się, moi drodzy, tutaj w siłę. I jeszcze może jeden punkt woli sobie przyznać. 17 punktów woli, nie byłoby wcale źle. Prędkość też wygląda interesująco. Zobaczmy sobie teraz sprzęt, bo możemy używać broni ciężkiej. Więc moglibyśmy wziąć Hellcanona. Odrzućmy pistolet, niepotrzebny balast, odrzućmy apteczkę, mamy 28. Produkcja, ile by produkcja trwała Hellcanona drugiego? Powinienem o tym wcześniej pomyśleć, 12 godzin. Tak czy inaczej muszę ją zrobić. Weźmy sobie teraz personel, sprzęt, może nie tak. Kolejny awans wydaję. Jesteśmy na szóstym miejscu. Specjalista do walki w przestrzeniach zamkniętych. Snajper dodatkowo. Słaby punkt u snajpera to jest fajna rzecz. Myślę, że tutaj łączylibyśmy się z klasą infiltratora. Tylko jeszcze nie w tym momencie. Bo w tym momencie ja muszę dodać sobie troszkę punktów woli, jeżeli mam się łączyć z klasą infiltratora. 15, 16, ok. To wygląda dobrze. Zobaczmy naszego ciężkiego żołnierza. Gdzie tutaj mamy naszego heavy'ego? Szkolenie. Mamy 39 punktów. Wybuchową akcję i specjalista od samoobrony. Czyli możemy używać pistoletów. Co my tutaj potrzebujemy jeszcze u naszego heavy'ego? Siłę woli. Na pewno jedną będę chciał zwiększyć. Prędkość, tak. Prędkość, tak. I siłę jeszcze raz. Teraz tak, pozbędziesz się przyjacielu Hellcanona, uzupełnisz amunicję, weźmiesz ze sobą pistolet. Szkoda, że tutaj amunicji nie możemy zrobić. Naprawia, ale tylko ulepszone części ciała. Czy pojazd byśmy tym mogli naprawić? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Wzięliśmy sobie apteczkę, dobrze. Teraz tak, tutaj brakuje nam amunicji. Stolec też dostał 10 punktów umiejętności, więc weźmiemy sobie zniknięcie. Tak, a może drony pająki? Za 20 drony pająki. Drony pająki są o tyle fajne, że potrafią wprowadzić zamieszanie na polu walki. Prędkość mamy na maksa, siłę woli na 15, nie, zostawimy tak jak jest.
szkolenie. Co tutaj możemy jeszcze wziąć? Za 17 punktów siłę woli, czy taką zwykłą siłę? Zobaczmy, jak ze sprzętem będziemy. Musimy wziąć sprzęt heavy'ego. No podobnie nie mamy biegłości, tak? Jak biegłości? No mamy biegłość, bo jesteśmy ciężkim żołnierzem, no na Boga. Myślę, że weźmiemy sobie siłę woli, bo będziemy używać ataku furii. Dlatego tak, siła woli jak najbardziej tutaj. Czego nam brakuje tu? Pistoletu nam brakuje? Dobrze, możemy sobie zabrać pistolet i amunicję jeszcze jedną. I do całości brakuje mi jeszcze apteczki. Dlatego zobaczmy sobie, gdzie tutaj apteczkę mamy, tak żeby szybko ją wyprodukować. Ciach. Okej. No i gdzie mam tą apteczkę przełożyć? Dobra, udało się. Rzeczywiście będziemy silni, jeśli o to chodzi. Pancerzyk. I teraz tak, pancerzyk Eidolona. To jest plus 10, ale minus 1 do prędkości. Tutaj też mamy minus 1 do prędkości, ale plus 10. Minus 1 do prędkości, plus 10, ale plus 12 do celności. Dobra, weźmiemy sobie spodenki. Takie spodenki sobie zabierzemy. I teraz. Myślę, że nasi żołnierze dadzą radę podlecieć tutaj do pandoriańskiego leża i je wykończyć. Zróbmy sobie zapis gry. Od YouTube to jest 13 odcinek. Pierwszy save z 13 odcinka chyba taki. Okej. Nie, bo jeszcze tutaj to żeśmy save'owali dwa razy w trakcie rozgrywki, żeśmy save'owali. Dobra. Zmniejszmy sobie prędkość gry, żeby te mantykoje jakoś szalenie nie latały. Mantykoja 1 teraz. Gdybyśmy tutaj leże rozwalili, miałoby to sens chyba. Na razie mamy jedną mantykoję, więc wstecz. Jeszcze czekamy na drugą. Jest. Wiecie co? Teraz sobie zrobię zapis. Teraz sobie zrobię zapis gry. Tak, żebyśmy mogli zacząć od razu od tego momentu, jeżeli nam się coś pochrzani. Wyślijmy oddział. Chyba wszystko powinniśmy mieć. Mamy już jednego ciężkiego żołnierza, który jest w stanie wykonać atak furii. Niestety nie jest w stanie zniknąć. To szkoda. Dlatego na przykład lubię infiltratora, który ma umiejętność obsługi broni ciężkiej, czyli na przykład siłacza, i połączyć go z klasą ciężką. I wtedy na przykład taki infiltrator po zniknięciu z Halkanonem to był przynajmniej żołnierz, którego ja w trakcie swojej rozgrywki nazywałem, dawałem mu kryptonim Cytadela, dlatego że on był w stanie przeniknąć do Cytadeli, ukryć się, poczekać, jak wyjdzie Scylla i Scyllę załatwić. Okej, okay. No to tak, mamy Chirona. Na pewno bezdyskusyjnie go bombardujemy. To nie podlega żadnej dyskusji tutaj ten Chiron. Leże mamy tutaj, więc blisko. Czy tu są dwie lokalizacje na leże? Nie, całe szczęście jedna tylko. Tutaj, jak podjedziemy, będzie ok. No dobra. Żeby było tego Chirona jak najładniej przywitać. Obyśmy tylko dobrze trafiali. No, wygląda na to, że tu nie trafimy i... Jezus Maria, naprawdę? Naprawdę aż tak? Ale to nie jest ten snajper, którego ja chciałem tutaj widzieć. Kurczę pieczone, no. Że niby jak ja mam tego Chirona postrzelić? Co, w nogę? Nie bardzo rozumiem, na jakiej zasadzie ja go tutaj widzę. Tu. Brzuch.
Brzuch jest najgorszy. No dobra, walimy w tuł. Teraz tak. Stąd wygląda na to, że będę widział Chirona. Dobrze. Użyjemy sobie teraz... To jest nasz szybki. A gdzie mamy drugiego żołnierza naszego? Który mógłby dać nam tutaj wsparcie. Tak, tutaj moglibyśmy użyć sobie... Kurczę, pieczone, no. Tak. Sprint. Jest minus 4 punkty woli. Jak najszybciej dotrzeć do leża. Sprint. To już by było niedaleko. Dobra, dajmy tak, po garach, ostro. Jesteśmy nadal ukryci, fajnie. Jeszcze jeden sprint i bylibyśmy przy leżu. Bo ja wiem. Dobra, zrobimy sobie quick save'a. Niech będzie, pogodzę się z tym. Sprint, ale tylko 2 punkty mi zostaną. No time to lose. Mamy leża. Dobra. Teraz jest moment na użycie mobilizacji. Atak furii. Znowu się nie można przełączyć. Kurczę pieczone. Dobra, musimy zrobić tak. Przełączyć się na Chirona. Wybrać atak furii. Tylko tutaj widzę kurde nogę cały czas. Cały czas widzę tylko nogę. A z Hellcannona jakby wyglądał atak furii. Tylko tak, muszę wybrać normalny strzał, przełączyć się na Chirona, atak furii. Tu jest noga, ale... Kurde, przywaliłbym w Skarabeusza, jak nic, przywaliłbym w Skarabeusza. Dobra, no wiecie co, mamy quick save'a. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bo może się nawet uda coś tam temu Chironowi zrobić. Okej, okay. No tak, w Skarabeusza. Jest. Powiedzmy, że jest otwarty na kolejną rundkę. Jak on tutaj wygląda? 390, brzuch za 10. I'm ready. Szkoda, że go tutaj nie widzimy. Szkoda, że nie mogę też zniknąć i tutaj podejść i wywalić mu ze strzelby w brzuch. Ale czekajcie, bo może mogę zrobić... zrobić tak, czy nie mogą zrobić tak? W sumie bym mógł, tylko kim go później bym załatwił. Mam tutaj jeszcze Heavy'ego. Tylko nasz Heavy... nie doniesie. Nasz Heavy nie doniesie. Tu mamy jeszcze akcję na szybkie celowanie. Gdyby mu tak brzuch zjąć temu Chironowi, to... Noga, tu... Jest brzuch. Ale nie damy rady. No dobrze, pacnijmy ile się da. Jak wygląda strzał? Nie, tutaj nawet nie pomoże. Powinienem, kurczę, podlecieć ciężkim najpierw, użyć latania, a później użyć mobilizacji. To tak powinno być. Ready to engage. Byłby już zaczęty na przyszłą... Na przyszłą trójkę byłoby zaczęte wojsko, tylko czy to mnie nie zdradzi do Chirona z bombą? Tu mam swoje wątpliwości. Natomiast Skarabeusz obrywał tak, że jak Chiron go trafi, to już po nim. A pewnie będzie strzelał. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja. Brzuch. Chiron.
To niewiele nam dało. Załadujmy sobie quick save'a. To strzelanie z Helkanona, powiedzmy, ale nie do końca. Szkoda, że nie mogę już Heavy'ego użyć. Gdybyśmy tylko lepiej trafiali. Może wiecie co, też trzeba było trochę inaczej zagrać, bo mogłem tutaj wyjść sprintem na Hirona, załatwić go, a później w roisko. Tylko czekajcie, bo właściwie to ja mam jeszcze... Nie, tutaj nie mam mobilizacji, 4 punktów woli nie mam. No właśnie. Tutaj atak furii. Zobaczmy, jakby atak furii wyglądał na Hirona w tą jego nogę. Nie, to jeszcze bardziej bez sensu niż przed chwilą. Już lepiej było chyba użyć Helkanona jednak. Bo tam przynajmniej więcej żeśmy zadawali. Ale Hiron nas tutaj, powiedzmy sobie szczerze, że przetrzepie. Na taką odległość. Szkoda, że nasz Skarabeusz był taką ofiarą i tak pudłował. To było tragiczne, w jaki sposób Skarabeusz przeprowadził swój atak. No okej, okay. Tutaj mamy... Tu i tak musimy wziąć szybkie celowanie. Zobaczmy tylko, czy jesteśmy w stanie Hironowi coś odstrzelić. Brzuch 30, tułów 30, noga 20. Dobra, no coś tam pacniemy, tak? 90 obrażeń. Mogło być gorzej. O, tutaj... No tutaj to z Helkanona będziemy walić. To nie ulega wątpliwości. Tak furii. Dobra, może Skarabeusza nie postrzelimy. O, teraz ładnie wyszło. Jeszcze, tylko nie w Skarabeusza, please. Jeden strzał jeszcze do Hirona, proszę. Damet. No, ale muszę przyznać, że teraz nawet chyba zadaliśmy więcej. A jak jego brzuch się ma? Brzuch chyba w ogóle nieruszony. Tak, brzuch w ogóle nieruszony. No, ale... Na następną turę to już jest trupik. Czy tutaj mógłbym... W sumie chyba tak, nie? Preparing to fire. Nie, to raczej mało prawdopodobne trafić. Tak, może bardziej? O, Srena sobie wygląda. Patrzcie, co tutaj się od Janie Pawla. Dawaj, stary. Pudło. Jeszcze raz, pudło. No tak, Heavy nie jest w tym najlepszy, to powiedzmy sobie szczerze. Ready for action. Fuh. Zooming in. Tyle. Tutaj chyba się nie będę chciał ujawniać. Jak ja tutaj w ogóle mogę dojść? A, aż naokoło muszę, tak? Kurczę, to trochę źle miejsce wybrałem. Dobra, zrobimy quick save'a, zobaczymy co będzie jak strzelę do wyroiska. Dobra, walimy w co? W szela walimy. Tylko mi tutaj podaje obrażenia jakbym był... No właśnie. Tutaj podaje mi obrażenie, jakbym zadawał je z punktu widzenia żołnierza, który jest ukryty. Tak niestety nie będzie. Bo tutaj zostaliśmy... Widzicie? Zadaliśmy tylko tyle. Dobra, to nie stój. Tutaj tracę ukrycie po użyciu broni głośnej. Zobaczymy, co Hieron zrobi.
Okej, okay, dobra, z tym jestem w stanie żyć. Z tym jestem w stanie żyć. Okej, okay, mamy atak furii. Tylko... nie tutaj. Tutaj. Pozbądźmy się tego Hirona, jasno zawsze. Pięknie. Dobra. O, coś się znowu zablokowało. A teraz syreny. Kto mi tutaj najbardziej zagraża? Czy ta syrena mi zagraża? Co ona... informacje... Krzyk telepatyczny, kontrola umysłu. Z kontrolą umysłu sobie jestem w stanie poradzić. Pytanie, czy ktoś z moich snajperów widzi syrenę? Tak, widzi syrenę, któryś ze snajperów. Pytanie tylko, czy na tyle dobrze, żeby jej odstrzelić łepetynę. Nawet może. Jeszcze raz ją w łepetynkę, jakbyśmy przycelowali. Tak jest, minus 20 punktów woli. O, teraz... O, jak tutaj wygląda strzelanie do wyroiska? Strasznie, strasznie męczymy to wyroisko. Tutaj niby za 10, a... Nie, tutaj to w ogóle pojażka. Wrzućmy tam granat. Po prostu. Wiele nie zabierze, ale przynajmniej trochę pancerze zdejmie. ...20 obrażeń, minus 10 pancerza tylko, tak? I to z czego zdjęliśmy? Z jajo strzela zdjęliśmy pancerz. No dobrze. Tutaj nie doleci. Tutaj Atron. O, tutaj mam takiego gagatka, którego przeszkadza. To może będzie teraz troszkę mniej przeszkadzał. Ta syrena do mnie też leci strasznie szybko. Dlatego dobrze by się było wesprzeć naszym ciężkim. Już ta syrena tutaj do nas wejdzie. Dobra, przelećmy się tutaj. Nasz ciężki będzie mógł się też z wyroiskiem, chyba granatami przywitać. Okej. Teraz tak, mobilizacja. Będzie. Szybkie celowanie może być. Tu w głowa. Tu za ile? Nice. Tutaj też będziemy mogli zrobić jeszcze szybkie celowanko. Tylko... A, tutaj mam tylko jeden punkt. O, kurczę pieczona. No tak. To troszkę skiepściłem. Troszkę bardzo skiepściłem. Zawsze to coś. O, tu mi przybył jeszcze jeden punkt. Dlatego może ja sobie przejdę w to miejsce. O, troszkę z dala od syreny. Okej, okay, a tutaj się po prostu wycofamy. Gdzie jest Atronik? Tutaj jest. Troszkę kurde blisko, nie? Ale jakby go tak... Czy on mnie trafi? Nie, dobra, schowajmy się tutaj, to przynajmniej kucniemy sobie. Albo nawet wiecie co? Tutaj.
Stąd chyba będę mógł strzelić granatem później. Mi się przynajmniej wydaje. Może stańmy tu. O. Żebyśmy mieli na przyszłą turę. Jak wygląda warta? Dobra, niech będzie. Koniec tury. Sobie odzyska punkty woli. Gdzie ta idzie, to nie mam zielonego pojęcia. Okej. Teraz tak. Tutaj weźmy sobie wybuchową akcję. Nawet jeżeli nie heroisko, które możemy w sumie trafić. To będziemy robić w sceny. Minus 20 pancerza. To dobrze. Musimy się skupić na celu misji. Bo jest szansa na zrobienie tego heroiska. Czy się dobraży? Minus 10 pancerza. Tutaj podejdziemy sobie za jeden punkt. W sumie to nawet mógłbym... Zobaczmy sobie to wojsko, informacje. Tuf nie ma pancerza, Shell nie ma pancerza. Dobra. W sumie chyba nie ma znaczenia, gdzie podejdę, bo zrobimy tak. Walniemy sobie z ikonoklasty. Tutaj. Ale go musiało zaboleć. Ale też gra jakoś, powiem wam, źle przelicza te uszkodzenia. Dziwnie jakoś. Dobrze. Tu weźmiemy sobie mobilizację. I do wyroiska strzelimy jeszcze raz. No to jest twoje zadanie na dziś. Dobrze, wyroisko udało się pokonać. Leży zrobiona. A to wszystko tylko i wyłącznie dzięki temu, że Hirona żeśmy na początku tak szybko ustrzelili. No jednak atak furii u snajperów to fajna rzecz, nie? Fajna rzecz. Tym bardziej, jeśli snajper jeszcze potrafi korzystać z broni ciężkiej. Ma do niej bonus. Gdybyśmy mieli jeszcze siłacza u tego snajpera, to wow. Dziesięć. Phoenix Project. Nie spadło. A lot about you people. Most of it weird. Science nerds with guns, huh? Well, I've heard worse ideas. Anyway, here's the inside scoop on New Jericho. Tobias West? Probably a genius. Might be a bit crazy, but he has a plan. And a real plan is a heck of a lot better than all that touchy-feely crap at Sanhedrin or whatever the hell those squid-worshipping disciples are up to. So stick with us, and maybe we'll die, or maybe we'll win. But either way, it'll be fun. Okay. To co, gniazdo byśmy jeszcze machnęli? Na takim zmęczeniu? Do jajskie leży, ale nie, robimy technologię bioniczną. Jak tutaj dyplomacja u nas wygląda? Przyjaźnie nastawieni, ok, w trakcie, znajdźmy misję, mamy tutaj kolejną, prawdziwy wirus. Albo ewentualnie, wiecie co, czy damy radę tutaj ten bastion pobronić, dolecieć do niego i pobronić ten bastion. Jaka jest tutaj informacja o bastionie? 2 versus 11. Nie, ten bastion się obroni. To spoko. A, gniazdo. Kurczę, pieczone. Żebym miał tutaj gdzieś bazę w pobliżu, to bym odpoczął, ale czy to gniazdo robić na takim zmęczeniu? Dobra, zróbmy sobie sejwika.
Zróbmy sobie sejwika, zobaczymy, czy to gniazdo zrobimy. Jeżeli rozwiązalibyśmy tutaj problem z tymi gniazdami, to... Nie, czekajcie, bo ja chcę wczytać, a nie zapisać. Ja chcę zapisać grę. Nie, ja chcę zapisać grę, a nie wczytać, więc źle wybrałem. Pad, YouTube 13. Ile tam mieliśmy? A, B, B będzie chyba, tak? Dobra, zmniejszymy prędkość, wyślijmy dwie mantykory, jedna tu, to była mantykora 1, mantykora 2. Ok. Nasi żołnierze też dostali punkty doświadczenia troszeczkę. Nie, na razie jeden zespół przyleciał. Kiedy się przygotowuje, rozpocznijmy misję. Przygotujmy żołnierze, władujmy amunicję, tak jak jest. Dobra, 15 na 14 może być. Zobaczmy sobie szkolenie. Mamy 15 punktów, co byśmy sobie tutaj wybrali. Strzelb i 20% do zadawanych obrażeń. Niby tak, tylko na razie to, co ja potrzebuję, to... Dobra, może weźmy sobie tutaj jedną prędkość. Teraz... Tutaj mamy 10 punktów dla naszego Heavy'ego. Siła woli. Udźwig za 25. To by nam bardzo pasowało, ale to dopiero na szóstym poziomie. Musimy też przygotować się tutaj do połączenia z frakcją infiltratora. Więc zostawiamy punkty. Szkolenie. Tylko czekajcie, bo u Heavy'ego muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Amunicja. Tak, mamy amunicję pobraną, idealnie. Tylko ten granatnik. Jak tam produkcja z Helkanonem stoi? Działko Hel za 7. A, wiecie co, zrobimy sobie tak. Tu jest OK. Tutaj granatnik niech będzie, pistolet niech będzie, apteczka niech będzie, tylko zmniejszymy ilość granatu, bo nam nie będzie potrzebna. Przede wszystkim zrobimy tak. Wyślijmy oddział, bo teraz jak rozpoczniemy misję, to będziemy się przerzucać tylko pomiędzy żołnierzami. Tu wyposażenie gra i buczy. Tutaj nie. Tu się doładujemy, zdejmiemy to. Wyślijmy sobie to. Wyślijmy więcej apteczek. Ok. Tutaj jeszcze amunicję tu sobie dorobimy. Świetnie. Tu mamy chyba wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Nawet jedną strzelbę ikonoklastę więcej mamy. Tu się doładowujemy. Tutaj nie. Gdzie jest nasz heavy? O, nasz heavy weźmie sobie teraz tak. Jesteśmy na 22, więc tutaj jedną amunicję sobie jeszcze złapiemy. Pancerz zmienimy. Pancerze weźmy sobie wszystko. I pancerz zmienimy sobie na pancerz Banshee. Będziemy po prostu bardziej celni, ale bardziej wrażliwi. To taki wrażliwiec nam się szykuje, nie? Chociaż może pancerz psa wojny? Nie. Tu mamy bonus do celności, a przy Helkanonie bonus do celności to jest fajna sprawa. Teraz tak, Skarabeusz. Czy bierzemy Skarabeusza ze sobą? Nie, nie bierzemy Skarabeusza ze sobą na tą misję, bo Skarabeusz nam się nie przyda. Będzie za ciasno, a nie chciałbym, żeby bardziej oberwał. Teraz wyjdźmy sobie z gry, zapiszmy sobie grę, bo mamy już przygotowany zespół, nadpiszemy sobie to. Mykniemy, wrócimy do gry, wyślemy oddział, rozpoczniemy misję, włączymy tylko Skarabeusza. Ciekaw jestem, czy nadal jest ten błąd. Zobaczmy sobie na przykład sprzęt u jednego z żołnierzy. OK, teraz weźmiemy sobie wstecz. Tak, i dalej mamy zaznaczonego Skarabeusza. To jest irytujące. Irytujące. Jeżeli tutaj byśmy rozwalili gniazdo, to mielibyśmy spokój tutaj z atakami. Moglibyśmy polecieć, wyleczyć się, zrobić sobie tam przeszukiwania w Azji Południowej, sprawdzić, czy rzeczywiście tam mamy drugą bazę projektu Phoenix Point. To by wyjaśniło ten komentarz, który dostałem od jednej z osób oglądających. Przepraszam, nie sprawdziłem kto, bo tak jak mówię, nagrywam odcinek za odcinkiem, więc nie miałem możliwości sprawdzić. Okej.
Dobra, ile mamy zniszczyć? Zniszcz wszystkich strażników lęgu. Fuchy. Wykryto wroga, ale w sumie pytanie dokąd... Dobra, quick save na początek, to od tego zacznijmy. Tu myślę, że możemy się już ze strażnika lęku wziąć. Steel on targeting. Nie. Chłopak się już przygotowuje. A tutaj możemy po prostu postrzelać. Szybkie celowanko, ciach. Jednego strażnika lęku byśmy rozwalili. Główka, tułów. To już by było po jednym. To mielibyśmy z głowy. Tak, dzień dobry na wejściu. Się nam pokazało. Pytanie, czy tutaj są jacyś przeciwnicy? Tego nie wiem. Wiem natomiast, że pewnie do nas przyjdą wcześniej czy później. Wiecie co? Chodźcie, sprawdzimy sobie tu. Okej. Tu jest jajo, tu jest jajo. To się przygotowuje. To sobie rozpaciamy to jajo. Target down. Przynajmniej wiemy, czego to było jajo. Teraz gdzie możemy mieć następnego strażnika lęgu? W jednej turze to pewnie mi się nie uda, nie? Okej. Zostawmy sobie wartę. No właśnie, tylko czy tu mam jakieś korytarze jeszcze? Mam. Stawmy sobie wartę tutaj. O, i dajmy ile fabryka do przodu. I tutaj postawmy sobie jeszcze jedną wartę. Zobaczymy, co się powydarza. Tutaj mamy przeciwnika. No, tylko nie widzę przeciwwskazań, żebyśmy sobie do niego troszkę postrzelali. Pancerz, nogi. Słaby ten atrium. Ok. To zawsze na plus. Wyciągnijmy tutaj naszego snajpera, który będzie w sumie w stanie jedną serią zdjąć strażnik. A gdzie jeszcze jest przeciwnik? Tutaj daleko. Tu się schowajmy. Jak tutaj wygląda nasza sytuacja? Zrobimy sobie quick save'a. Będę chciał sprawdzić tutaj. To jest jajo. No dobra. Enemy kill. Dobra nasza. Co, zniknęlibyśmy sobie za 4? Chyba nie ma sensu. Może tutaj po tej stronie jest... No dobra, nie zbijajmy tak bardzo zespołu, bo to... Bo to dobrze nigdy nie wyruszy. Moving fast. Proszę, jak nasz heavy teraz zasuwa. Tutaj schowajmy się tak całkowicie, całkowicie. Koniec tu. Czy tej infekcji wirusowej?
Zrobimy tak. Przeprowadzimy sobie zniknięcia. Czy teraz go widzę? Zooming in. Ona tutaj tarczę. Nie wiem, czy go zdaję. Kurczę, mogłem szybką walkę wziąć. Oczywiście mogłem szybką walkę wziąć. Dobra, tak zróbmy. Na przyszłą turę to już mi tutaj punktów nie starczy. Wiecie co? Oni pięknie sobie stoją w jednej linii. Dlatego będę chciał użyć ataku furii, ale tak, żeby może tamtego... Nie, nie udało mi się go trafić. Troszkę szkoda. W sumie tutaj teraz szybka walka to mi się na niewiele przyda. Tutaj może mieć sens. Tutaj tak. Okej. Teraz tu byśmy sobie podeszli. Pana stąd pogonię. No do jajeczka już nie strzelimy. Ojojoj. Do jajeczka już nie strzelimy. Ciekawe, czy będę miał szybką walkę za zniszczenie jajka. Tak. To cokolwiek byśmy nie zabijali, to mamy do tego bonusik. To nice jest. Standing by. Tutaj apteczka. Użyjmy apteczki sobie. Jesteśmy zniknięci. Aha, ale użyłem apteczki, no tak. Teraz problem z tej strony musimy rozwiązać. Jakbyśmy go zrobili i rozwiązali najlepiej. Tędy. Zobaczmy, jak nasz heavy przede wszystkim. Ready to engage. Tutaj raczej nie pocelujemy. Moving. Stąd już bardziej. Aiming. Naprawdę? Ale zaraz. Przecież ja nie trafiłem. No hej. Przecież ja nie trafiłem. Ja nic mu nie zrobiłem. Żadnych obrażeń mi nie zadałem. Jak to możliwe w ogóle, no? Ja mam zielonego pojęcia, no. Dobra, Atron. Ramię, tak? Jeszcze mi zostanie na akcję pistoletem. Dobrze. Jedno szybkie celowanie. Nie wiem, jak mój heavy mógł obejwać tutaj, no. Jakaś zagadka. Nie przełączaj mnie, gro. No proszę cię, bądź przyjazna użytkownikowi. Jest. Okidoki. Co tutaj możemy zrobić? Tutaj możemy zniknąć, albo wiecie co? Ustawić sobie wartę, gdyby chłopcy postanowili jednak przyjść. I zakończmy tu ja. Więcej nic nie wykombinujemy. Nasz heavy. Nasz heavy ma apteczkę. Ma apteczkę. Niech po nią sięgnie, bo to jest dobry moment na użycie apteczki dla heavy'ego. 220 zdrowia, ok. Tutaj
tutaj byśmy sobie odzyskali punkty po prostu. Tutaj nikt nas nie przyszedł. Pytanie, czy tutaj będziemy mieli z tego strażnika lęku, czy nie. Chodźmy, rozeznajmy się. Proszę, jak chciał mnie podejść. Let's go. Enemy spotted. Jeszcze jeden, nie? No dobra. Preparing to fire. To jest taki atrium za 107. Głowa za 30 już? Naprawdę? O, oh, Jesus! Nie ta broń! A, jejku. Nie, to stanowczo wczytanie. Stanowczo wczytanie quicksavika. To skiepściłem, to ja, to moja wina, przepraszam was. Bardzo, bardzo duże niedopatrzenie, powodowane zmęczeniem i moim gapiostwem. Jak można z Deimiosa, no tak, z Deimiosa strzelam go w nogę, która jest opancerzona za 30, tak? Czy tam za 20, czy za 10. Dobra. Moving out. Tu trzeba wyciągnąć troszeczkę inną artylerię. Target detected. Tutaj trzeba wyciągnąć taką. Teraz tak. Za tym atronem stoi jeszcze jeden atron. Nie, tam raczej nie trafimy. Szybka walka. Niech będzie. Troszkę sobie postrzelamy. Zmniejszymy ich zdolności bojowe. Minus 2 punkty. Odstrzeli się mu ramionko. Już nie jest taki. Nie jest już taki groźny, a my się schowajmy po prostu. Mamy tylko 3 punkty, dużo to nie jest. Ale swoje tutaj zrobiliśmy. Tędy nie ma co iść. Tutaj jest chyba wszystko poblokowane. Szczerze, że nie mam pojęcia. A dlaczego teraz nie mogę się ruszyć po odzyskaniu? Dlaczego teraz po odzyskaniu nie mogę wykonać... Wiecie co, jest chyba jakiś bug, bo po odzyskaniu nie mogę się ruszyć. To dziwne. Może to zostało jakoś zmienione, ale nie wydaje mi się, żebym coś o tym, na ten temat wiedział. Dobra, chodźmy tutaj wszyscy. Dlatego, że po prostu musimy się ruszyć. Może to wirus tak działa. I'm ready. A może nie. Wykryto wroga. Okej, tutaj mamy jakiś zakręta z korytarza. Dwa strzały z pistoletu do jaja. Wiecie co, to ja ją mózgu plus, który mi przeszkadza. Naprawdę? Naprawdę? Target down. No nie, tylko już nie strzelaj do mnie, please. No teraz możemy się ruszyć, tak? Szybka walka, dobrze, szybka walka. Nie chcę tracić punktów tutaj. Okej. Oberwaliśmy, apteczkę mamy? Nie mamy. Matko i córko, no.
Let me catch my breath. Dobra, użyj sobie przyjacielu, tylko teraz postawmy wartę może, co? I'll keep my eyes open. Teraz zobaczymy, wybierzemy sobie tutaj odzyskanie, nie mamy wirusa i zobaczymy, co będzie po tym odzyskaniu. Natomiast co zrobimy z tym delikwentem? Nie wiem, czy tutaj trafimy, zrobię sobie quick save'a. Jak nie, to może granatnika użyję. Dobrze, jest też oszołomiony, za 10 obrywał, minus 50 do pancerza. Nie wiem, co on tam ma, a czego nie. 10, już nie żyje. Dobrze, chodźmy w inne wesołe miejsce. Warta, niech będzie. Tutaj mamy jeszcze wszystkie punkty. Na wszelki wypadek. I'll be okay. Dobra, tu mieliśmy 0. Tutaj możemy się ruszyć. To tyle. Tyle dobrze. 10. Chodźmy tutaj. Kurczę, save'a zapomniałem zrobić. Dobra, zrobimy sobie tutaj save'a. Szybka walka za 5. Zyskalibyśmy 2 punkty. Później jeszcze jeden sprint. Nie. Na spokojnie. Tak, amunicji to sobie przyładujemy. Po prostu się tutaj schowam. O, jak milutko. Gdzie to jest i którędy możemy tutaj dotrzeć? Tędy, tak? Standing by. 7. Ale nie mamy punktów. A, bo mamy wirusa, więc... Powiem wam szczerze, że nie bardzo wiem, co się dzieje po wirusie. Nie bardzo tą mechanikę rozumiem. Moving. Okej, okay, szybkie celowanie. Spróbujemy mu odstrzelić ramię. Złatej gro! Dobrze. Pistolet jeszcze? Nie. Let's go. Here. Moving. Pozbędziemy się go teraz. Więc cały czas będą posiłki przychodziły, więc... Jak mogliśmy to nie trafić? Przepraszam, wszystko było w celowniku. Pytań nie posiadam. Dobra. Mamy pistolet? Nie mamy pistoletu. Znaczy mamy, tylko musielibyśmy go wziąć w rękę, ale jak weźmiemy w rękę, to stracimy punkty akcji. Dobra, koniec tury. Trzy byli ułani pod okienko. Cały czas nowi i nowi, no. Nigdy chwili na odpoczynek. O. Ten nie wiedział, co zrobić. To sobie uciekł, tak? 6 punktów. Dobra, szybkie celowanie. Załatwmy tego Atreona, który już tutaj jest. Teraz trafiliśmy. Tego napocznijmy. Just a bit off. Here. Spokojnie. Dobrze, to już po nim. Co szczęście nam nie oddał. Ale tutaj żeśmy wirusa dostali. Enemy down. Rzeczywiście trzeba by się nauczyć grać z tym wirusem, co? Nie, to są uszkodzenia, jakie zadamy, jeśli... Steel on target. Czy Damius jest bronią cichą w takim razie?
Demios jest bronią cichą, a nie... Nie wiem, jak to tutaj jest liczone. Koniec. Po 10 punktów doświadczenia przynajmniej zarobione. No to teraz możemy spokojnie wrócić do bazy. Spokojnie możemy wrócić do bazy. Czy teraz ODI się udało cofnąć troszkę w tył? Nie. 25. Zdobyte przedmioty brak. My task is not to see what is on the surface, but to perceive the truth within. What do you believe? Do you understand that there is no way back to the world before the flood? Because it was the very nature of that world that caused its downfall. If you do, then you understand the folly of those who dream of the old world, and you will act against them. I am sending you the coordinates of a sacred site. At this place, a child was born with a body uplifted by Anu, and a mind free of the plague, a harbinger of things to come. Yet now, the heathens of New Jericho occupy this hallowed ground and refuse to leave. Cast them out and prove your dedication to our cause. Okay. The old world must die for the new to be born. Dobra, apteczka, magazynek do ikonoklasty. Okej. Okay. Wygląda na to, że będzie tutaj troszeczkę spokoju. Dobrze, że ten bastion się sam pobroni. A my ruszamy. To jest Mantrykora 2 i Mantrykora 1. Wracają do domu. Z nowymi opowieściami o dzielnych czynach naszych wojaków. Jeżeli teraz będzie jakiś atak, to... Okej. Okay. Czyli jednak był. Działko Hel mamy wyprodukowane. Co dalej będziemy produkować? Zobaczmy sobie bazy. Mamy jedną bazę, mamy drugą bazę. Naprawić obiekt. Naprawa w toku 8 godzin. Dobrze. Tutaj budowa produkcji żywności. No, bo tutaj mamy na razie dużo. Ale będziemy jej mieć coraz mniej. Magazyny to chyba nie jest potrzeba. Budowa... Ale czekajcie, bo potrzebne są też kwatery. Musimy rekrutować nowych żołnierzy. Tak, kwatery na pewno będą potrzebne. A produkcję żywności tutaj mam w tej bazie, więc o tyle dobrze. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy zdążyłbym jeszcze ten bastion obronić? Pchnąć tutaj Mantykoja, ale ludzie są tak zmęczeni, że będziemy mieli utratę punktów akcji. Jakie są informacje o bastionie? O, kurczaczek pieczony, no. Na pewno musimy zrobić sobie jedną rzecz. Musimy pozyskać kolejny pojazd. I musi to być Helios. Drogo te Heliosy chodzą, ale mówi się trudno. Tu będziemy przeszukiwać za bazą. O, dostępne badane miejsce. Zniszcz... Czyli tutaj nie mamy teraz bazy. Czyli nie będziemy chyba mieli bazy w południowej Azji. Myślę, że to jest baza, którą my mamy w południowej Azji. I coś jest jednak tutaj pokręcone. No. Jak skany wyglądają? Tu mamy wszystko przeskanowane. Baza nam się tutaj nie ukrywa, ewentualnie tu i tu. Dobrze. Bastiony muszą się popełnić. My musimy rozwalić tutaj gniazdo, żeby mieć chwilę spokoju i oddechu. Jak rozwalimy tutaj, jak to rozwalimy, pandoriańskie gniazdo, to bierzemy się za przeszukiwania i szukamy kolejnej bazy. Zobaczmy, jak baza u nas w Phoenix Point wygląda. To dobrze. Personel przerzućmy do bazy Phoenix Point. Chyba jeszcze żeśmy nie dolecieli, prawda? Dobra. Personel do bazy Phoenix Point, do bazy Phoenix Point. Nie, do Phoenix Pointa, ciach i ciach.
Weźmiemy sobie jednego żołnierza, który jest w miarę wypoczęty i ogarnięty sam ze sobą, do jednej z Mantrykor. Ale poczekajcie, bo czegoś nie rozumiem. Dlaczego mi się tutaj żołnierze nie przewijają? Mantrykora 1, Mantrykora 2. Tu Mantrykora jeszcze nie wylądowała? Mantrykora 2 wylądowała, Mantrykora... Ta wylądowała. Tutaj mamy pojazd. A, już wiem dlaczego w Mantrykorze widziałem 3, bo 3 zajmuje mi pojazd. Ja myślałem, że mam tam 3 ludzi nierozładowanych. No dobra, to w tej sytuacji Mantrykora 1, Mantrykora 2... Mantrykora 2 leci sprawdzić tą lokalizację. Zrobimy sobie quick save'a, zobaczymy czy tutaj baza jest. Nie, Mantrykora 2. Mantrykora 2. Lecimy sobie tutaj. Ogarniemy się troszeczkę z tematem. Ok, mamy generator prądu naprawiony, informacje o bazie. Nadajnik satelitarny włączamy, produkcję żywności, warsztat włączymy. Magazyn, coś tutaj jeszcze możemy wybudować. Też warto by polecieć troszkę pohandlować z bastionami. Czyli tak, tutaj sobie zbadamy. Zobaczmy, gdzie mamy zasoby do kupienia. Tutaj mamy za żywność zasoby do kupienia. Informacje o bastionie. 124, dlatego wyślemy naszą Mantrykorę 1. Tylko przerzucimy pojazd do bazy Phoenix Point, niech się naprawia. I... To jest Berserker. To jest Szturmowiec. My się przelecimy tutaj. Tylko tak może troszeczkę szybciej. I teraz handlujemy. 6 za 4 dobra wymiana. Ujdzie. Ok. Technologii nie potrzebujemy. Gdzie jeszcze mam zasoby do wymiany? Tutaj mam za żywność, a gdzieś bliżej. Tu mam tylko technologię. Tu mam misję do zrobienia. Informacje o bastionie. Koszt rekrutacji 487. Troszkę drogi jesteś, chłopcze. Na razie musisz chyba poczekać. Ale też nie powinienem czekać tak długo z rekrutacją. O, jest kapłan. No to wiemy już, ile kosztuje kapłan. 1170, 130 i 10. Po kapłana lecimy. No nie, to jest misja z surowcami. Zbadajmy teraz tą. Dobra, zbadajmy sobie. Zróbmy sobie quick save'a, bo nie chciałbym wpaść tutaj w zasadzkę. Informacje o bastionie. Dlaczego mnie nie stać? Zasoby, nie? Personel. Produkcja. Przetwórzmy coś, bo czegoś nie potrzebujemy. Ze sprzętu czegoś nie potrzebujemy. Zestaw naprawczy to się może przydać, ale... Czego my tutaj nie potrzebujemy? Wszystko by się przydało. Potrzebujemy tylko troszeczkę zasobów. Do deceptora, do cyklopa jednego. Dobra. Rekrutujemy żołnierza. Teraz będziemy mogli tym gagatkiem przeszukiwać. Uhu. Jak skany wyglądają tutaj... Tutaj właściwie wiemy wszystko. Polećmy sobie może w drugie miejsce. Wyczerpmy tutaj wszystkie możliwości, które są. Gdzie? Tutaj, tak? O, oczyszczenie atakują. 10 versus 13. Powinni się obronić. Zobaczymy, jak to będzie szło, ale... Jeszcze oczyszczenie do tego wszystkiego dołączyli. Wow. To już jest. Zobaczmy, jak ten atak idzie. 8 versus 12. Pobronią się. Spokojnie się pobronią.
Nasi operatorzy wylądowali obok opuszczonego kompleksu przemysłowego. Gdy statek powietrzny Mantykoja ląduje z budynku, wychodzi człowiek i zaczyna machać do naszych operatorów. Przedstawia się jak to doktor Peter Keen. Wygląda na prawie zagłodzonego i chyba ma gorączkę, a na każdego, kto się zbliży, patrzy z wyrazem zdziwienia w wybałuszonych oczach. Musicie to wziąć. Wszystko muszą zerwać kandydatem wiążącym z przyszłością, z wątpliwościami śmiertelnych maszyn. Weźcie wszystko, proszę. Schwytaj doktora, aby poddać go leczeniu, odrzuć jego ofertę. Przyjmijmy jego ofertę. Będziemy mieli 500 materiałów. To pamiętam z jakby poprzedniego. Dobra, to tutaj Mantykorka 1. Mantykorka 1 może sobie polecieć tu i przeszukać. Albo tutaj. Dobra, niech... nie, czekajcie, bo tak naprawdę to ja muszę tutaj jeszcze gniazdo rozwalić, więc Mantykora 1. Mantykora 1 wraca do bazy Phoenix Point. Mantykora 2 robi tutaj badanie. Zrobimy sobie quick save'a, żebyśmy nie wpadli w jakąś pułapkę czy coś innego. Mamy laboratorium cybernetyki. Informacje o bastionie. 2 versus 8. Pobronią się świetnie. Informacje o bazie. Co myśmy tutaj pobudowali tak naprawdę? Poczekajcie. Budowa zakończona. Obiekt laboratorium został wybudowany w bazie Phoenix Point. Zamknijmy. Bazy, personel. Laboratorium cybernetyki. Zamknijmy. Zobaczmy sobie teraz nasz personel. Ok. Co nasz kapłan ma? Tego mógłbyś... Czyli zestupnięcie ma naprawdę. Prędkość do prędkości minus 2. No powariowali chyba. Powariowali. Dobra, no karabin wirusowy niech bierze, bo to z tym się umie obchodzić. Weź sobie amunicję, kolego, do tego. Szkolenie. Będziemy mieli szał, więc będziemy się dalej poruszać. To mnie najbardziej interesuje. Snajper i przejegowy. O, ładnie. Zobaczmy sobie ulepszenia teraz. Co tutaj mamy? Głowa jasności. Tułów niszczyciela. Nogi pancernika. Okej. Okay. A zobaczmy sobie naszego innego żołnierza, czy moglibyśmy go pomutować. Moglibyśmy. Zasięg widzenia, pancerz, skradanie, celność plus 5. Ale nie będziemy, tego akurat nie będziemy wybierali. Mantykorka 1 leci sobie wesoło do naszej bazy, chyba nawet już wylądowała. Więc przerzućmy z Mantykor 1 do Phoenix Pointa. I moi drodzy, ten odcinek jest już długi. Będziemy w następnym... Ale wiecie co, zanim go skończymy, to zrobimy tak. Tutaj sobie dobadamy to, zobaczymy co nam wypadnie. No i jest baza jednak. Dobra. Jednak baza jest tutaj jeszcze. Dziękuję za ten komentarz. Ten odcinek będzie miał specjalną dedykację dla osoby, która zwróciła mi uwagę. Która mi zwróciła mi uwagę na to, że rzeczywiście gra podaje mi informację, że mamy bazę w Azji Południowej. I rzeczywiście była. I rzeczywiście była baza. Teraz musimy znaleźć w Azji Wschodniej bazę. Azja Wschodnia, czyli gdzieś w tym miejscu. Jak tutaj ze skanami jesteśmy? Nie, tutaj skanu obszaru nie rozpoczynajmy. Tu mamy poskanowane. Może baza będzie tutaj albo gdzieś w tym miejscu. Okej. Informacje o bazie sobie zobaczmy. Magazyn, główna wina, ale generator prądu działa. Ambulatorium działa. Kwatery. Tania naprawa. Produkcja żywności. Tak. Produkcja żywności. I co byśmy jeszcze zrobili? Laboratorium badawcze? Żywności nigdy dość, bo będziemy potrzebować dużo zasobów. Drugą produkcję żywności? To jest taka strategia długookresowa, ale widzę w tym korzyść. Ok. Kiedy mamy w to zainwestować, jak nie teraz? Dobra, mamy trzecią bazę w projektu Phoenix. Mamy trzecią bazę projektu Phoenix. Udało się.
Może jednak w grę da się grać. Rozwalmy teraz. Wydaje mi się, że teraz w tym momencie, kiedy ten wskaźnik odejdzie się nie zmniejsza po rozwaleniu gniazda, przynajmniej na najtrudniejszym na najwyższym poziomie trudności, nie zmniejsza się po zniszczeniu leża, to wydaje mi się, że kluczowe jest rozwalanie gniazd, bo wtedy ten wskaźnik odejdzie rośnie wolniej. Tylko czy myśmy go już nie mieli na poziomie 26? Nie wiem. Powiem wam, że nie wiem, jak działa ta mechanika. Chciałbym się dowiedzieć, jak to tutaj zostało zaplanowane. Polecimy sobie też na misję z zasobami. Myślę, że zrobimy tak. Gniazdo, misja z zasobami i działamy dalej z tematem. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Hej.